wami i z duchem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Apostołowie zamknięci w więzieniu, drzwi się otwierają i anioł mówi: idźcie i głoście dalej. Jaka subtelność apostołów, skoro wychodzą i idą. Rozmawiałem nieraz z niejednym lekarzem, już znacznie posunięty w latach, który mówił mi nieraz: krótkie wezwanie do Ducha Świętego, prośba, aby postawić dobrą diagnozę. Jeszcze inny lekarz, ginekolog, opowiada mi historię, kiedy to przyjeżdża w nocy na oddział kobieta, która chce usunąć dziecko. Też krótkie wezwanie, aby Duch Święty poprowadził tę rozmowę. Po roku kobieta przychodzi z wdzięcznością, dziękując, że mogła urodzić dziecko. Nieraz rozmawiałem ze starszymi nauczycielami, pytając, jak sobie radzą w szkole. Krótkie wezwanie do Ducha Świętego, aby przejść, aby trudny temat podjąć. A dzisiaj apostołowie, dzisiaj ty i ja, jak pewne sprawy rozwiązać? Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, zażyłość z Panem. Im bardziej będziemy wrażliwi na to, co mówi Pan, tym wyraźniej będziemy widzieli, co mówi do nas Bóg. Bardzo znany tekst słyszymy dzisiaj i pewnie moglibyśmy już ziewać, przysypiać, kiedy słyszymy ten fragment Ewangelii. Z moimi dziećmi podczas niedzielnej mszy świętej, kiedy rozważamy ten tekst, zapraszam ich i nie tylko, dorosłych również, aby w miejsce świat włożyli swoje imię. I wówczas ten tekst nabiera zupełnie innego znaczenia. Jestem całym światem Boga i Bóg nie chce, abym zginął. Zapraszam Cię dzisiaj, żeby ten tekst przeczytać sobie parę razy.
Ale z nami jest tak jak z małymi dziećmi. Kiedy coś się wydarzy, niechętnie rozmawiamy z rodzicami. Dziecko niechętnie rozmawia z rodzicami. Żeby nie wyszły na jaw złe uczynki. Kiedy nie chcę rozmawiać z Bogiem. Kiedy moja modlitwa staje się formalna? W jakich okolicznościach przechodzę na powierzchowność, w tryb zadaniowy należy odmówić, wypadałoby. W tygodniu miłosierdzia miejmy odwagę zobaczyć, jak najczęściej wchodzimy w grzechy, aby wieczorem uderzyć się w pierś, przeprosić współmałżonka, przeprosić najbliższych, przeprosić Pana Boga, a jeśli trzeba, jak najszybciej przyjść do spowiedzi, aby stało się jawne to, co tak bardzo skrywam, jak mówi dzisiaj do nas Ewangelista.